masz pojęcia. Chyba już niedaleko. To na pewno Juri to zostawia. Kolejna teczka i dyktafon. Żałuję, że muszę tego słuchać. Tu chyba niedawno doszło do wypadku. Ofiara miała zeznawać przeciwko jednemu ze zbirów Hammerheada. Sprawca zwiał. Oczywiście policja nigdy go nie ujęła. Każdą teczką sprawa jest coraz bardziej aktualna. Ta miała miejsce kilka tygodni temu. Denerwujesz się? No cóż, gdyby szef wiedział, że z tobą pracuję, nie mogę stracić pracy. Może to ja powinienem robić ćwiczenia oddechowe. To dopiero ciekawe. Spokojnie, nic mu nie powiem. Świetnie ci idzie. Jesteś naprawdę autentyczny. Dzięki. Chyba. Myślisz, że wiedział o podsłuchu? Jeśli tak, to jest świetnym kłamcą. To cyngiel Maggi. Wiemy, że umie kłamać. Pytanie, czy wie, kiedy się go okłamuje? Pewnie dowiemy się jutro. Na pewno chcesz to zrobić? Jeśli złapiemy go na próbie zabójstwa policjanta, dostanie dożywocie. Juri, co ty robisz? Muszę ją znaleźć. Chyba jestem blisko ostatniego miejsca zbrodni. Juri tu była. Gdzie ta teczka? Jest teczka. I ostatnie nagranie. Pamiętam, jak Juri opowiadała o znalezionym tu topielcu. Coś jej nie pasowało, bo ofiara doskonale pływała. Pan kapitan? Jesteś gotowy? Bardziej nie będę. Mam już podsłuch i idę do biura, tylko wstąpię po kawę. Okej, po wszystkim stawiam drinki. Nie mogę się doczekać. Juri jest zawieszona, ale nie daje za wygraną. Trudno tego nie szanować. A poproszę dużą kawę. Witaj, doktorku. Z kim przed chwilą rozmawiałeś? O! Hej! Czemu tego słuchałem? Telefon z nieznanego numeru. Halo? Cześć, stary druchu. Juri? Spotkajmy się na rogu Madison i 23. Musimy pogadać. Czekaj, Juri! Rozłączyła się. Po wszystkim, co ją spotkało, musi być kompletnie załamana. Niczego nie zrobiłaby bez powodu. Więc dlaczego wysłała mnie na upiorną wycieczkę? Może wpadła na trop w sprawie tego cyngla? Miło będzie ją zobaczyć. Może mógłbym jej pomóc w tym, z czym się boryka. Że co? Juri, coś ty zrobiła. To cyngiel Maggi. Martwy. I akta wszystkich jego ofiar. Koleś zabił tych wszystkich ludzi, ale czy zasługiwał na śmierć? Juri! Wiem, co chcesz powiedzieć, ale wysłuchaj mnie. System zazwyczaj się sprawdza. Ale czasem jednak zawodzi, czego nie mogę zaakceptować. Niektórzy ufają przeznaczeniu, karmie czy innej sile wyższej. Ja ufam tylko sobie. Juri, nie możesz zabijać ludzi! A jednak mogę. I wiesz co? Było super. Musisz się przyznać! Za co? Wymierzyłam prawdziwą sprawiedliwość i przywróciłam odrobinę równowagi na świecie.
Jesteś moją przyjaciółką. Nie chcę cię ścigać. Rób, co musisz. Ja też będę robić, co muszę. Żegnaj, Spider-Manie. Yuri! Ach, co mam robić? Wszystko nagle ma sens. To, co Yuri zrobiła Hammerheadowi, przez jakiś czas musiała się z tym zmagać. Zawsze ukrywała swoje emocje. To na pewno się na niej odbiło. Ale jest też najbardziej wytrwałą i upartą osobą, jaką znam. Nie wątpię, że gość był zły, ale zabicie go było równie złe. Wejście do jego kryjówki jest gdzieś tutaj. Tam jest wejście. Sprytne. Hej, słuchaj, chyba znalazłem ostatnią skrytkę. Dobra robota. Tak sobie myślę. Może powinniśmy przechować towar na posterunku. Na wszelki wypadek. Wolałbym sam mieć na niego oko. Mam wrażenie, że czegoś mi nie mówisz. W Sable International miałem wizę pracowniczą. Straciłem ją, gdy odszedłem. Jeśli zostanę wylegitymowany, od razu mnie deportują. Chcę tylko skończyć tę jedną rzecz. Potem odejdę. Może mógłbym ci pomóc w kwestii imigracji? Nie martw się o mnie. To był mój wybór. Nie żałuję go. Jak on nas znalazł? Zamieszkaliście pod ziemią? Ile wynosi czynsz? Kumpel pytał! Będzie ci nie biłe! O nie! Hej, co tam? Hej, MJ. Mam ogromną prośbę. Jasne, co tam? Pamiętasz, jak pisałaś artykuł o tym, że w mieście brakuje nauczycieli? Znam świetnego kandydata, który potrzebuje wizy. Słyszałam, że można otrzymać wizę H1B na podstawie referencji. Wyślij mi jego dane, a ja popytam. Przestaje mi się to podoba! Panowie, szybkie pytanko. Jak zamawiacie pizzę, to dostawca wrzuca ją do studzienki? Co ty taki wściekły? To pewnie przez brak słońca. Co to morne?
Idź na przerwę, zasłużyłeś. Jak on to zdoła? Zamieszkaliście pod ziemią? Ile wynosi czyż? Kumpel pytał. Hej, co tam? Hej, MJ. Mam ogromną prośbę. Jasne, co tam? Pamiętasz, jak pisałaś artykuł o tym, że w mieście brakuje nauczycieli? Znam świetnego kandydata, który potrzebuje wizy. Słyszałam, że można otrzymać wizę H1B na podstawie referencji. Wyślij jego dane, a ja popytam. Panowie, szybkie pytanko. Jak zamawiacie pizzę, to dostawca wrzuca ją do studzienki?
Dobra. Dostawy pomocy humanitarnej powinny gdzieś tu być. Czas znaleźć zapasy pomocy humanitarnej. Dostawy pomocy humanitarnej powinny gdzieś tu być. A oto i one. Davidzie, zabezpieczyłem ostatnią część dostaw. Dziękuję. Zabiorę je do ambasady Simkari i zadbam o to, by dotarły na miejsce. Daj mi znać, jeśli będę mógł ci jeszcze jakoś pomóc. Jasne. Jeszcze raz dziękuję, Spider-Manie. To chyba tyle. Teraz wszystko w rękach MJ. Hej, David. Co tam? Spider-Manie. Jestem w drodze do ambasady z całym ładunkiem. I chyba ktoś mnie śledzi. Gdzie jesteś? Nie jestem pewien. David? David! Trzymaj się, już lecę! Ludzie Hammerheada wiedzieli, że David będzie sam. Bezbronny. Mogłem to przewidzieć. Trzymaj się, Davidzie. Jest i David. I ma kłopoty. Ruch. Hej, David! Wyglądasz, jakbyś potrzebował pomocy.
w porządku? Chyba tak. Dzięki Bogu za pancerz Sable. To co teraz? Dostarczymy zapasy do ambasady Simkarii. Dzięki tobie, Simkarianie w końcu otrzymają wsparcie. Fajnie, że mogłem pomóc. Ale zastanawiam się, co z tobą. Cóż, kilka minut temu odebrałem telefon ze szkoły w Midtown. Zaproponowali mi wizę, jeśli będę u nich uczył. Czy ty przypadkiem miałeś coś z tym wspólnego? Los sprzyja dobrym ludziom. Nie wiem, jak ci się odwdzięczę. Każdego dnia będę walczył o marzenia moich uczniów, tak jak ty walczyłeś o moje. Szczerze, to ja powinienem podziękować tobie. Za co? Przypomniałeś mi, za co kocham to miasto. Wydaje mi się, czy świat zrobił się ciut piękniejszy. Będę się delektował tym miłym uczuciem przez kilka sekund, zanim znowu stanie się coś złego. Dużo gości na liście płac. Załatwimy zbyt wielu z nas. Ci goście na serio chcą zakosić zabawki Sable. Chociaż tak po prawdzie to wszystko robią na serio. Spider-Manie, mam w nosie, co mówią inni. Jesteś bohaterem. Bierze rakiety do walki z pająkiem. Z
policja ukradła cysternę z niebezpieczną substancją. Celem jest północ Chinatown. Hej! Wasz kiepski dzień zaraz stanie się gorszy! No i po problemie. Naprawdę. Chyba, że w mieście jest więcej tych ciężarówek. Nareszcie! Nadszedł ten dzień! W końcu mam dowód! Od lat prosiłem was, drodzy słuchacze, o wysyłanie mi zdjęć dowodzących, że Spider-Man jest bezpośrednio związany z kryminalną plagą, która toczy to miasto. I wreszcie... Wreszcie anonimowy śmiałek mi je dostarczy! Mamy wyraźne zdjęcia Spider-Mana stojącego tuż przy składzie zapasów pomocy humanitarnej. Produktów, które miały trafić do Simkarii. Mój heroiczny rozmówca zapewnił mnie, że zapasy te są sprzedawane na czarnym rynku. W ciągu wielu lat błyskotliwej kariery reporterskiej nauczyłem się jednego. Zdjęcia nie kłamią! Mam dowód, że Spider-Man ma lepkie ręce. Gra słowna niezamierzona, nie jestem błaznem. To co robimy, pytacie? Czekamy! Czekamy, aż policja wreszcie się obudzi i aresztuje tego szaleńca. To miasto w końcu zrozumie, że Jameson od samego początku miał rację co do Spider-Mana. To nie jest tylko złodziej. On kradnie żywność i lekarstwa niewinnym cywilom uwięzionym w strefie wojennej. Kobietom i dzieciom, które walczą o przeżycie, które każdego dnia uciekają przed kulami. Spider-Man kradnie zapasy, które mogłyby utrzymać je przy życiu. Jak nisko można upaść? Nawet ja nie podejrzewałem Spider-Mana o taką podłość. Pozostaje nam tylko usiąść wygodnie i w ciszy myśleć o tym, że J. Jonah Jameson miał rację. Jak zwykle. Jest na górze! Zatrzymajcie się! Tak ślicznie, proszę! Więcej zbirów Hammerheada? Przynajmniej nie będę musiał iść na siłkę! Zadzwonię do Sable i powiem, żeby zgarnęła swój sprzęt. A przynajmniej to, co zostało. Zajmiemy się resztą.
pracownik za Maggio w skradzionej ciężarówce. Miejsce zdarzenia to Maryhill. Jeśli zatrzymam ten pojazd, zabezpieczę sprzęt! Oxborder! Pojęcia tu jest! Nie zgadnę! Zabujaliście się w gliniarzach, ale zgrywacie niedostępnych! Czas na wysiadkę! Widzieliście to? Goście Hammerheada biorą garnitury! Oscorp mogłoby przestać wytwarzać sprzęt dla Sable'ów.